Chorzowie podczas meczu Ruchu z Lechem najwięcej pracy mieli bramkarze. W pierwszej połowie od utraty gola swój zespół ratował Krzysztof Kotorowski. Jego interwencje były kluczowe dla przebiegu całego spotkania. Po zmianie stron golkiper Ruchu musiał udowodnić swoją przydatność dla drużyny. Krzysztof Kamiński świetnie bronił strzały Lechitów, a w końcówce meczu nie dał się pokonać Marcinowi Kamińskiemu z rzutu karnego. Postawę obu zawodników po ostatnim gwizdku ocenił trener bramkarzy w Kolejorzu Dominik Kubiak. Myślę, że ten początek na pewno należy do Krzysztofa. Tak? Miał dużo sytuacji, które gdzieś tam udało się uratować zespół przed stratą bramki. A w drugiej połowie z kolei jakby się rola odwróciła, tak? I miał więcej pracy Kamiński. Wybronił rzut karny, to na pewno też na jego duży plus, ale myślę, że jak miałbym tak statystycznie i obiektywnie ocenić, to myślę, że jeden i drugi zagrał dobry mecz i oceniłbym ich wynik na remis. Panie trenerze, przy karnych to jest jednak loteria, czy bramkarz ma jakiekolwiek szanse, żeby gdzieś przewidzieć to, co robi strzelający 11? Znaczy, myślę, że to jest to pewnie oczywiście loteria, ale i pewne ryzyko, tak? Kamiński zaryzykował, że pójdzie swoją prawą stronę, akurat poszedł tam, w którą stronę Marcin chciał uderzyć piłkę, no i wybronił. Krzysztof Kotorowski starszy, tym lepszy, jak wino? Myślę, że jest w tym sporo prawdy. No, Krzysiek jest w bramce, gra bardzo solidnie, można na niego liczyć i cały czas jest w pełnej gotowości.